Dzisiaj powiem Wam wszystko o tym, jak prawidłowo oddychać w czasie ćwiczeń siłowych. Witam mojego kochanego zawodnika. Widzę, jesteś już rozgrzany. Słuchaj, no dobra, no to zabieramy się do treningu. Pamiętaj, tak jak Ci tłumaczyłem, trzymaj napięcie na brzuchu i oddychaj prawidłowo. Tak, tak, jak wszystko, jak Ci tłumaczyliśmy, tutaj musisz trzymać spięty brzuch, odpowiedni wdech i wydech w odpowiedniej fazie ruchu i będzie wtedy wszystko super, będziesz notował mega progres, tak, na treningu. Zrozumiałeś? Super, super, no to jedziemy. Do dzieła, let's go! Woo! Mam nadzieję, że będziesz ze mnie dumny, trenerze, Adrianie. No co mam Ci powiedzieć? Wiesz co? Jeśli ja Cię tak uczyłem, to może dzisiaj zróbmy sobie wolne, jest ładna pogoda, pójdziemy na plażę. A z tym plankiem weź, ja Ci tu adnotację podeślę, będziesz mógł sobie zobaczyć, jak to wykonywać i wtedy umówimy się na następny trening, dobra? Okej, zróbmy tak, dziękuję. Jeden z rozdziałów w mojej książce, którą już niedługo będziecie mogli zakupić i którą mam nadzieję Wam naprawdę otworzy świat treningu siłowego, nazywa się Oddech ma Ci pomagać, nie przeszkadzać. I tu rzeczywiście też to jest odcinek na Waszą prośbę, żeby troszeczkę więcej powiedzieć o tym oddechu, bo to niezależnie czy osoby ćwiczące, czy też trenerzy, bardzo mało osób potrafi wykorzystywać i kierować tak tym oddechem, żeby rzeczywiście on nam ułatwiał treningi, żebyśmy ćwiczyli po prostu bezpieczniej, efektywniej, mieli lepsze efekty treningowe. Bym powiedział nawet, to jest najważniejsza rzecz na treningu, na którą tak mało osób zwraca uwagę, także dzisiaj powiem Wam wszystko o tym, jak prawidłowo oddychać w czasie ćwiczeń siłowych. Jeśli mówimy o prawidłowym oddychaniu w ogóle i oddychaniu w czasie ćwiczeń siłowych, nie można pominąć bardzo ważnego mięśnia, jakim jest przepona. Przepona wspólnie z wszystkimi mięśniami głębokimi, czyli mięśniem wielodzielnym, mięśniem poprzecznym brzucha oraz mięśniami dna miednicy bierze udział w wytwarzaniu ciśnienia wewnątrzbrzusznego, czyli właśnie tego napięcia, które będzie tworzyło nam ten naturalny pas ochronny wokół kręgosłupa. To zaprezentowane dwa ćwiczenia aktywacyjne na oddychanie, które widzicie właśnie na filmiku, nie są oddechami, które będziemy wykorzystywali w czasie już rzeczywiście ćwiczeń siłowych. Raczej tu mają one na celu właśnie aktywację przepony, ponieważ bardzo często mało osób potrafi oddychać w ogóle przeponowo, wykorzystywać ją do pracy. Dlatego pierwsze ćwiczenie, które robię na plecach, zobaczcie jak robię, wdech nosem, napełniam cały brzuch powietrzem, jak balon. Bardzo ważne, nie chcę, żebyście wypychali tego brzucha, tych mięśni, chcę, żeby to się napełniało powietrzem i ta przepona właśnie pracowała jak pompa. Pierw właśnie powietrze powinno być kierowane do brzucha, dopiero potem za tym powinna podążać mięśnie międzyżebrowe i klatka piersiowa. To jest oddychanie przeponowe, to jest ten dobry oddech. Drugie tak zwane crocodile breathing, czyli oddychanie krokodyla, gdzie już robimy to samo
na brzuchu, przy lekkim oporze podłoża. Staramy się właśnie napełnić brzuch powietrzem, gdzie opór w postaci podłoża będzie wymuszał to oddychanie troszeczkę bardziej na boki, na szerokość, żeby aktywować mięśnie międzyżebrowe. Tak? Zapamiętajcie, robimy zawsze tutaj wdech nosem, napełniamy wszystko powietrzem i długi wydech ustami. Chcemy, żeby on był mniej więcej dwa razy dłuższy niż wdech. Ok, to już znacie tutaj anatomiczne funkcje przepony. Najważniejsze jest to, żebyście zapamiętali, żeby tego za bardzo nie utrudniać, że chcemy, żebyście w pełni wykorzystywali swój potencjał oddechowy. Pracowali wszystkimi mięśniami oddechowymi, a nie tak jak niektóre osoby, na przykład astmatycy czy osoby, które mają zaburzony ten wzorzec oddechowy, gdzie bardzo mocno obciążają te mięśnie karku, oddychają tylko torem piersiowym. To jest dysfunkcyjny wzorzec ruchowy, ewentualnie gdzieś tam akceptowalny w stanach skrajnego zmęczenia treningu wytrzymałościowego, ale o tym się nie rozmawiamy. Poprzednie ćwiczenie, aktywacja przepony, była tylko takim ćwiczeniem aktywacyjnym. Teraz już Wam pokażę moją ulubioną technikę napinania wszystkich mięśni brzucha, zarówno tych głębokich, jak i tych zewnętrznych. Nazywa się to bracing. Zwróćcie uwagę, jak robię duży wdech nosem, napełniam brzuch powietrzem. Z wydechem przepona, jeśli jest dobrze aktywowana, pociąga, ściąga żebra do dołu i tak jak Wam będę też o tym pisał w mojej właśnie książce o zasadzie zamkniętej kochy. I w momencie spięcia robię krótki wdech, spinam brzuch w taki sposób, żeby żebra były w jednej linii z mięśniami brzucha. Tak? Jest to wszystko spięte, wszystkie mięśnie głębokie brzucha pracują. Teraz już staram się oddychać, już brzuch nie porusza się góra-dół, staram się oddychać, raczej kierować oddech na szerokość, utrzymując spięty brzuch, tak jakby leżała Wam na brzuchu. Wyobraź sobie, ciężka zbroja, jakiś ciężki przedmiot albo ktoś chciałby Was uderzyć w brzuch. Taki poziom napięcia utrzymujemy i skracamy delikatnie oddechy, tak o 50%, tak? Czyli wykonujemy taki ciasny wdech nosem i ciasny wydech ustami. Ja to właśnie nazywam takim ciasnym oddychaniem bracingowym. Dwa dysfunkcyjne wzorce aktywacyjne, które chciałbym, żebyście się wystrzegali, to jest właśnie wypchnięcie brzucha, które też nie będzie efektywną techniką napinania mięśni głębokich. I też wciąganie brzucha, tak? Czyli to jest też, była kiedyś taka technika popularna, hollow, używana w pilatesie. Tutaj badania i ogromna praca profesora Stuarta McGilla wykazała, że też nie jest to efektywną techniką aktywacyjną mięśni głębokich. Także tutaj to, co wszystko ja będę Wam pokazywał, będzie się opierało właśnie na bracingu. Ćwiczenie, które pomoże Wam właśnie zintegrować Wam te wszystkie zasady, tak? Ciasnej kochy, prawidłowego oddychania i aktywacji mięśni głębokich. Jest to wall back. Zobaczcie, jak się je wykonuje. Kładę się przy ścianie. Dłonie na razie tylko dotykają ściany. Tak jak wcześniej Wam pokazywałem, wykonuję pierwszy wdech nosem. Nie spinam jeszcze brzucha, robię długi wydech. Żebra opadają w tym momencie. Robię wdech, spinam brzuch. Pycham ręce mocno w ścianę, nogi do góry. Trzymam ciasne oddychanie i z wydechem opuszczam nogę jedną. I z ciasnym wdechem drugą. Wdech w górę. Wydech w dół. Cały czas staram się przepchnąć ścianę, utrzymując, co pozwoli Wam jeszcze bardziej zwiększyć napięcie wokół mięśni głębokich i utrzymać ten cały poprawny wzorzec oddechowy. Ten sam wariant właśnie ciasnego oddychania obowiązuje na wszystkich ćwiczeniach izometrycznych. Żebyście nie robili tak, jak Wam tam pokazywał mój podopieczny na początku, nie dusili się. Chcemy, żebyście przez cały okres trwania właśnie ćwiczeń stabilizacyjnych utrzymywali napięcie mięśni głębokich i potrafili przy tym efektywnie i poprawnie oddychać. Także ta procedura jest tak naprawdę ta sama, tak? Czyli ja sobie robię wdech, długi wydech i zdechem. Zamykam wszystko, unoszę kolana i ciasno oddycham. Wdech nosem, wydech ustami, utrzymuję napięcie, nie pozwalam, żeby brzuch opadał, wciągnięty pępek. Wdech nosem, siłowy wydech, który jeszcze pomoże Wam troszeczkę mocniej aktywować przeponę do pracy.
przypadku ćwiczeń siłowych, już złożonych, wielostawowych, przyjęło się moim zdaniem jak najbardziej słusznie, że wykonujemy w fazie ekscentrycznej ćwiczenia, robimy wdech w celu utrzymania napięcia i w fazie koncentrycznej ćwiczenia robimy wydech. Będąc z wami kompletnie szczerym, robiłem jakiś research na ten temat i nie mamy zbytnio wielu dowodów naukowych, dlaczego akurat tak się odbywa, ale z mojego tutaj doświadczenia wam powiem, że to dla mnie jak najbardziej właśnie praktyczne i pomaga mi utrzymać prawidłowy oddech, utrzymać aktywację mięśni głębokich i jakby przez to jakby utrzymać poprawną technikę danego ćwiczenia. Zobaczcie mniej więcej jak to wygląda w przypadku przysiadów, poprawiamy je, skoro na początku. Krok, zobaczcie i znowu, tak, wykorzystujemy bracing, już tu robię wdech nosem, spinam brzuch, idę na wdechu i wydech w górę. Jak zauważycie, ten oddech rzeczywiście mi pomaga, tak? Ja przed robię sobie wdech, wydech, nie walczę, nie zastanawiam się, kiedy wdech, kiedy wydech, co robię. Robię wdech do środka, wykorzystując właśnie tą technikę bracingową w momencie generowania siły. Robię wydech i wtedy rzeczywiście widać, że oddech pomaga w czasie ćwiczenia, a nie przeszkadza, tak jak co niektórym, że nie wiedzą, co mają robić, albo w ogóle nie oddychają, albo oddychają co drugi raz. Także jest to jak najbardziej dla mnie logiczne i instynktowne. Jeśli posłuchacie kogoś kumatego, kto ma coś do powiedzenia o treningu i popytacie go o podciąganie, to powie wam, tak jak ja, że problemem w podciąganiu dla wielu osób nie jest tylko siła obręczy barkowej, siła mięśni pleców. Ogromnym problemem, jak nie większym, jest to właśnie, że nie potrafią wykorzystywać mięśni głębokich brzucha, nie rozumieją tego, że żeby dobrze pociągać, trzeba też umieć właśnie stabilizować i aktywować mięśnie brzucha w czasie ćwiczeń, a tego nigdy poprawnie nie zrobicie, jeśli właśnie nie opanujecie tego poprawnego oddechu. Tutaj ta sama zasada, wydech w górę w końcowej fazie, wdech w dół. Zobaczcie, jak to napięcie i oddech pomaga mi wykonywać dane ćwiczenie, tak? Ustawiam się, hop, spinam wszystko, napinam mięśnie, pozycja hollow body. Całe ciało pracuje, tak? Całe ciało razem z oddechem, z mięśniami głębokimi, nic nie rozluźniam i wtedy rzeczywiście mam przestrzeń i miejsce do tego, żeby poprawnie się podciągać. Tak jak wam powiedziałem, musicie to zaadoptować, tą zasadę, że generalnie robimy wdech w fazie ekscentrycznej, negatywnej, jak przeciwdziałamy grawitacji, jak generujemy jakąś moc, jakąś energię, wypychamy, wyciskamy, rzucamy, kopiemy, robimy wydech. No i oczywiście wypadałoby jeszcze wspomnieć o tutaj wykorzystywanym w szczególności wśród zawodników sportów siłowych manewrze walsalwy, czyli zamknięciu tłoczni i zrobieniu tego na bezdechu. Nie jest to coś, co będę jakoś tam mocno hejtował, ani bardzo propsował. Sam tego momentami używam w przypadku jakichś tam rekordów albo ćwiczeń na niskich powtórzeniach, typowo w protokołach siłowych, ale raczej mówię, zostawiam to dla osób zaawansowanych i na jakieś tam po prostu wyższe ciężary, niższe powtórzenia, nie praktykową tego wśród osób średnio zaawansowanych lub początkujących, nie? Zobaczcie więc jak to wygląda. Sobie tu. Różne są tych i widziałem, że to naprawdę robią w najróżniejsze sposoby. Wszystko chodzi o to, żeby zamknąć tą tłocznię. Zresztą. Generalnie w czasie ćwiczeń izolowanych ja też wolę uczyć tego oddychania, o którym wam wspomniałem wcześniej, gdzie w fazie negatywnej robimy wdech, w fazie pozytywnej robimy wydech, ale też tam jakoś bardzo mocno bym na tym się nie skupiał. Utrzymajcie delikatnie spięty brzuch, kontrolujcie oddech. Ale nie jest to jakaś rzecz, przy której tam rzeczywiście mocno trzeba by uwagę zwracać. W ćwiczeniach izolowanych najważniejsze jest napięcie mózgu.
mięsień i czucie mięśniowe, dopinanie tych mięśni. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam Wam, że Wy też możecie współtworzyć ten kanał, tak? Dlatego to też był odcinek, o którym prosiliście mnie wcześniej, żebym troszeczkę zgłębił temat. Także jak macie jakieś sugestie odcinków, które chcielibyście, żebym Wam poruszył, przygotował, piszcie w komentarzach. No i oczywiście subskrybujcie kanał, dodawajcie komentarze, pomóżcie mi dotrzeć w tych algorytmach. Kciuk w górę, jeśli Wam się podobało, jeśli się nie podobało, no to darujmy sobie, udostępniajcie znajomym. No i już, słuchajcie, niedługo będzie długo wyczekiwana książka, w którym to wszystko, co tutaj się dowiadujecie po szczątce na kanale, będzie szczegółowo omówione, także mam nadzieję, że już tam szykujecie kilka złotych na egzemplarz. A jak nie, to zamówcie sobie już na Mikołaja na święta. Jo.